Cześć wszystkim, z tej strony Bruszka, witam was bardzo serdecznie w walentynkowym kasie. I ja wiem, że walentynki były wczoraj, ale ja za bardzo nie miałam innego wyjścia, jak ten film wrzucić, bo wrzucam filmy co drugi dzień, a to jeszcze na przebiegnie z Cynthią, więc wypadło, że 15 będzie ten film. Ale myślę, że to nic takiego. Nie przedłużając, tak tylko wspomnę, żeby nikt się na mnie nie obrażał, bo to są totalnie karykatury, w sensie karykaturalne zachowania osób, które podejrzewam, że się wcale tak nie zachowują. Także pamiętajcie, żarcik i tak dalej. I to tyle. Pierwsza simka to samotna walentynka, czyli taka, dla której miłości nie ma, a życie jest niesprawiedliwe. I co by nie było, byłam taką walentynką kiedyś. Także wiecie, o co chodzi, że siedzi sobie w piżamce, w domu, w łóżku, ogląda sobie Ormon Sidła, je. I płacze, że życie jest niesprawiedliwe i czemu nie ma takich mężczyzn jak ten mężczyzna na filmie. I nie ma się co wstydzić, każdy w mniejszym bądź w większym stopniu przez to przechodził, a jeśli nie, to wspaniale, wspaniale. Także to jest moja simka numer jeden. I tak jak podkreślałam, to nie ma być żaden przytyk do nikogo, bo jest to dosyć karykaturalne i myślę, że nie ma się z czego śmiać. No, życie czasem bywa smutne, a miłości czasem faktycznie nie ma. Kolejna simka to nie interesuje mnie to święto walentynka. I mam tutaj na myśli dwie fazy. Albo taką, której faktycznie, autentycznie nie interesuje to święto. Jest to dla niej dzień jak co dzień. I to w zasadzie jestem ja. Albo tutaj też trochę jest mojej osoby, że niby nie interesuje mnie to święto, niby nie chcę go obchodzić, ale, jakby tak dostać różyczkę, albo jakieś czekoladki, albo jakieś miłe słówko, to się można uśmiechnąć i gdzieś tam z tyłu głowy się czeka na coś takiego. I też z jakiegoś dziwnego, totalnie niewytłumaczalnego powodu. Dziś był doskonały dzień, ale to jest zbieg okoliczności. Ale dzisiaj jakoś był doskonały dzień, żeby się jakoś lepiej ubrać. No ale kto mi zabroni? To się tak złożyło. Także taką walentynką jestem ja. A właśnie a propos tutaj jakby więcej czasu, bo ta simka trochę dłużej była robiona niż ta poprzednia, to dajcie znać, jaką wy jesteście walentynką. Bo też wam powiem, że ja przez te walentynkowe fazy, które tutaj przedstawiam, przebrnęłam. W sensie przez jedną nie przebrnęła, biedna może być w sferze marzeń. Chociaż nie wiem, no wydaje mi się, że chyba takiego czegoś bym nie chciała. I też nie jest to takie niemożliwe do wykonania, także koniecznie dajcie znać. A jeszcze tutaj podkreślam, że to oczywiście nie są wszystkie fazy i jeżeli reagujecie na to święto totalnie inaczej, spoko. Ja tutaj tylko przedstawiłam takie cztery, które mi się najbardziej rzucają w oczy przez to, że wyglądały tak w moim życiu, więc tak to u mnie wyglądało. I też Mattison powiedział, że ta simka jest do ciebie podobna, no i w sumie faktycznie, bo to tak w zasadzie totalnie u mnie wygląda, że niby nie, ale tak w zasadzie to trochę tak, trochę mi by to święto obchodziło, w sensie nie będę go obchodziła, nie mam z tym problemu. Ja na przykład wczoraj spędziłam święta przy Ciwce, bo była premiera dodatku, ale jakbym usłyszała coś miłego, to bardzo chętnie, albo jakbym dostała kwiatuszka, bardzo mi miło. Kolejna simka to walentynkowa melanżowiczka i taką walentynką byłam raz w życiu. Prawie, bo nie do końca, ale w każdym razie chodzi o taką, która sobie stwierdza, że walentynki są spoko, ale nie dlatego, żeby spędzić czas z ukochaną osobą, tylko dlatego, że w klubach są fajne, tematyczne imprezy, albo można zrobić domówkę, albo no to jest zawsze jakiś powód, żeby zrobić imprezę, więc jest to taka walentynka, która po prostu w ten dzień chce go uczcić, ale tak hucznie, w gronie przyjaciół, czy też po prostu przyjaciółek, ale też zazwyczaj w gronie ogólnie przyjaciół. I tak jak mówiłam, ja raz prawie byłam taką walentynką. W sensie ułożyłam sobie w głowie, że tak to będzie wyglądało i słuchajcie, idę pierwszy raz w życiu do klubu i nie pykło. W sensie stałam z koleżanką przed tym klubem i poszłyśmy do domu, w sensie najpierw poszłyśmy na zapiekanki, a potem do domu, jednak klubowe życie to nie jest moje życie, ale próbowałam, także dajcie znać, czy... I tu podkreślam, nie ma w tym, broń Boże, nic złego. Po prostu ja nie jestem chyba typem człowieka,
O, zdecydowanie jestem ekstrawertykiem bawiącym się przy muzyce innej niż muzyka metalowa, a nawet przy muzyce metalowej się wcale nie bawię, tylko jej po prostu słucham najchętniej w samotności. Więc nie za bardzo mi to odpowiadało. Domówki jasne, spoko, walentynkowych nigdy nie przeżyłam i już chyba raczej mnie to nie spotka. Ale dajcie znać, czy to dla was jest fajny właśnie dzień na to, żeby po prostu spotkać się z przyjaciółmi. Nie mówię, że jakieś super szaleństwo, alkohole i tak dalej, bo jesteście co po niektórzy jeszcze bardzo młodzi i nie powinniście pić alkoholu, więc nawet o tym nie myślcie. Ale wiecie, piżama, party, te sprawy. Także dajcie znać, czy tak właśnie u was mogłoby to wyglądać. I tutaj przedstawiłam Simkę taką stricte chyba taką klubowiczkę, aczkolwiek tutaj raczej miałam na myśli ogólnie, tak jak mówiłam, spędzenie czasu z przyjaciółmi, na jakimś takim rozpieszczeniu siebie, w sensie trochę to jest analogicznie do tego, do tej pierwszej Simki, tylko że ona spędza to w samotności i smutna, a ona może też nie ma miłości, a może ma, może jej wybranek, wybranka, cokolwiek serca woli spędzać czas też w gronie przyjaciół, więc to jest spoko w sumie. I ona nie chce się smucić, ona chce się dobrze bawić i to robi. Także dajcie znać, czy takie walentynki są dla was spoko i czy sami tak walentynki właśnie lubicie obchodzić. Kolejna walentynka, już ostatnia, to jest ekskluzywna walentynka, czyli taka na zasadzie, dobrze, wy tam płaczcie, albo się bawcie, albo udawajcie, że nie ma święta, ale ja dzisiaj z miłością mojego życia, pięknie ubrana, idę do restauracji i tam potem, nie wiem, pójdziemy jeszcze, nie wiem dokąd, do teatru czy gdziekolwiek. I to jest walentynka, którą chciałabym kiedyś być, w sensie mam takie poczucie, żeby mi się to nie podobało, ale jednak mimo wszystko nie ma w tym nic złego, jest to w sobie super i fajnie czasami, wiecie, rozumiecie, o co mi chodzi, fajnie byłoby czasami mieć pretekst do tego, żeby się ubrać naprawdę elegancko i gustownie i wyjść gdzieś, wiecie, w butach na obcasie do jakiejś restauracji, w sukience, potem na jakiś spacer gdzieś tam albo gdzieś tam właśnie, gdzie indziej, nie wiem, gdzie idą ekskluzywni ludzie. W każdym razie zrobiłam właśnie tą simkę w takiej, wiecie, takiej sexy, eleganckiej takiej kietce, w sumie w spódniczce i bluzeczce, no ale nieważne, w każdym razie w kietce. I to jest taka walentynka, która, wiecie, nie na imprezowo, ale tak z przytupem przeżywa to święto i faktycznie w takiej miłosnej, randkowej atmosferze, że faktycznie jest to taka randka z prawdziwego zdarzenia. Dajcie znać koniecznie, czy ktoś z was miał kiedykolwiek taką randkę, bo ja nie miałam i tak jak mówiłam, nie jestem pewna, czy coś tak bardzo formalnego by mi odpowiadało, bo ja może jestem burakiem, ale ja na przykład nie wiem, chyba by mnie to przytłoczyło, wiecie? Chociaż nie powiem, chciałabym spróbować, bo nie chcę oceniać czegoś przed zrobieniem tego. No i to tyle, dajcie znać, która walentynka podoba wam się najbardziej, którą walentynką wy jesteście, bądź która jest dla was ideałem, a może którejś nie uwzględniłam tutaj, także dajcie znać, jaka jest dla was taka idealna walentynka. No i myślę, że to tyle, także ja wam bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam was do oceniania, komentowania, subskrybowania na Instagrama, na grupę, linki w opisie, no i do usłyszenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!